Pan, panie marszałku Hołownia, straci kontrolę nad swoją partią szybciej, niż się panu wydaje. Już afera wiatrakowa pokazała, jak Donald Tusk traktuje Polskę 2050. Podrzucili wam ustawę napisaną pod interes lobbystów, kazali ją firmować, wystawili na kompromitację, a na koniec Donald Tusk objawił się jako bohater, który ratuje sytuację. Panie marszałku rotacyjny, za maksymalnie 2 lata nie będzie pan już miał partii. Zostanie panu kanał na YouTubie i zdjęcie ze srebrnym przyciskiem. Miała być trzecia droga, a wyszła trzecia noga Donalda Tuska. Jeśli Donald Tusk uzyska wotum zaufania, będziemy merytoryczną i pracowitą opozycją. Nie będziemy robić happeningów ani urządzać konkursów piosenki na sali plenarnej, tak jak to robili posłowie PO. Będziemy bronić mediów publicznych. Nie zgodzimy się także na łamanie zasad demokracji i praworządności, które już teraz zapowiada sprzyjający Donaldowi Tuskowi niemiecki publicysta z Berliner Zeitung. Będziemy pilnować Polski. Pozwolę sobie zauważyć, panie pośle, że czasem lepiej jest dostać od wyborców przycisk srebrny niż przycisk czerwony.